Jak Państwo sami widzą, że nasze radio w dzień i w nocy nadaje. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Proszę Państwa, o co tutaj chodzi w naszym tym radiu dzisiaj przy sobocie? No bo proszę Państwa, mamy 21, że proszę Państwa, tych dwóch rzeczy nie ma. Nie ma sezamu, nie ma kina relax, ale są te trzy rzeczy, no bo jako, że jesteśmy w Warszawie, proszę Państwa, to jak żeby tych trzech rzeczy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją, miałoby nie być tych trzech rzeczy. Są te trzy rzeczy, czyli w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, no, co? A potem jeszcze i po trzecie, aha. Także proszę Państwa, no tutaj oczywiście, że ta nasza cała Warszawa, 2,5 miliona i 3 czwarte, jest ona, ta Warszawa, strasznie przesądna, proszę Państwa. Jak jeden ktoś piarnie na jednym rogu, to na drugim rogu to samo słychać, proszę Państwa. No nie ma świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma ludzi prawosławnych, czyli tych, którzy taki trzon stanowią, duchowy trzon, duchowy pion. Nie ma. Kiedyś była cerkiew, proszę Państwa, aleksandrowska. Już tej cerkwi dawno nie ma, bo ta cerkiew została, proszę Państwa, zburzona. Ta cerkiew została, proszę Państwa, zniszczona pomiędzy wojnami. To mniej więcej Państwo widzieli tutaj tę cerkiew, proszę Państwa. Jak ona wygląda, ta cerkiew aleksandrowska, jak na Placu Saskim w końcu. Bożeż ty mój, jesteśmy w Warszawie samej. Cerkiew aleksandrowska. I niech Państwo zobaczą, co tu jest napisane. Po stłumieniu powstania styczniowego władze rosyjskie przystąpiły do realizacji polityki, której celem stała się pełna unifikacja Królestwa Polskiego z pozostałą częścią imperium, a tym samym ostateczne zniknięcie sprawy polskiej. Rusyfikacja służyć miała głównie przekształceniu Polaków w prawdziwych Rosjan. No tutaj Janek Witek strasznie tak wspomina komunizm, że nie było ludzi bezdomnych, że wszyscy mieli, każdy miał po troszeczku. Tak. Proszę Państwa, od roku 1866 likwidowano odrębność, no bo tutaj Polska pamięta komunizm. Tutaj Wiesław Przybyłowicz też chciałby jeszcze, żeby ten komunizm był, żeby za darmo dawali, czy się stoi, czy się leży, to że komu się należy. Od 1866 roku likwidowano odrębność administracji Królestwa Polskiego. Symbolicznym uwieńczeniem procesu likwidacji choćby niewielkiej autonomii było niepowołanie nowego namiestnika po śmierci, proszę Państwa, Berga, Fiodora Berga w 1874 roku i zastąpienie go niższym rangą generałem gubernatorem. Wiązało się to z nadaniem nowemu urzędnikowi szerokich kompetencji polityczno-wojskowych. W 1879 roku posiadał on nadzwyczajne prawo zsyłania bez wyroku osób, których pobyt w królestwie uznano za niebezpieczny. Z urzędów wszystkich szczebli wypierano język polski, zastępując go rosyjskim. To tak samo jak za czasów Gomułki, proszę Państwa. Dzisiaj o Gomułce tutaj na kanale Janek Witek jest rozpisywane, że jak matka z ojcem chciała mieć rozwód, to przed sądem się pojawiła Zofia Gomułka. Oczywiście, że Beata Witek wygrała dzięki Gomułce. Z urzędów wszystkich szczebli wypierano język polski, zastępując go rosyjskim. Zdymisjonowano polskich urzędników uważanych po powstaniu za nie w pełni wiernych władzom Petersburgu. W tym samym czasie ostatecznie zrezygnowano z używania określenia Królestwo Polskie, wprowadzając nazwę
kraj nadwiślański. Jednocześnie władze dokonywały rusyfikacji polskiego szkolnictwa. W 1869 roku zlikwidowano szkołę główną warszawską w jej miejsce, powołując Cesarski Uniwersytet Warszawski z wykładowym językiem rosyjskim. W 1879 roku kuratorem szkół w kraju nadwiślańskim został Aleksander Apuchtin. I tutaj, proszę Państwa, cerkiew świętej Tatiany Rzymianki, proszę Państwa. To jest tu, umieszczona na samym placu Staszica, tam gdzie jest pałac Staszica, proszę Państwa. Umieszczona cerkiew Tatiany Rzymianki, tutaj na placu Staszica, przy tym Waszym kościele rzymskim świętego Krzyża, no bo tutaj to tylko są te msze i nie ma cerkwi, bo nie ma ludzi prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, ani świadków Jehowy. Nie na dobrej 56 w Bubie zwłaszcza, że tamten papież wasz otwierał bibliotekę w 1999 roku, tak? 1999 roku, podczas, zdaje się, siódmej pielgrzymki swej. Proszę Państwa, a tutaj jest cerkiew aleksandrowska, ja na placu Saskim. Proszę Państwa, rozsadzono ją. Tutaj jakoś tak nie ma tej gościny dla prawdy, dla Boga Jahwe, z Pisma Świętego Jahwe było wyrzucone. Nawet teraz w tej najnowszej, proszę Państwa, Biblii Tysiąclecia Wyszyńskiego nie ma Jahwe, jest wszędzie Pan. Czyli nie za dużo tych Panów. Czyli widzicie Państwo, że gdzie kto chce pokombinować, to zawsze podstawia, że w psalmie 110 czytamy, rzekł Pan Panu memu, także masło maślane, mydło i powidło. Czyli proszę Państwa, w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego jest no, co, mohery używają tych słów, a jak gdyby co, to w centrum Warszawy przy rotundzie słychać też, aha, po trzecie, no bo wiecie Państwo, jak żeby w żebracznicy nie miała dominować liczba 3. Mysia 3, Jerozolimskie 3, Muzeum Narodowe Jerozolimskie 3, Plac Trzech Krzyży. W Świętą Trójcę wierzą. Dzisiaj też ci wszyscy ludzie, którzy, proszę Państwa, byli w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, to też oni wierzą po prostu w Trójcę. No bo tutaj nie ma takich ludzi, którzy by nie wierzyli w Trójcę. Wszyscy wierzą w Trójcę, w piekło, w życie, proszę Państwa, pozagrobowe, takie różne średniowieczne, średniowiecze wraca. 19, 19, rozradowani przez cały dzień. Raduj się, wołaj w głos, łaską nas obdarza Bóg. Cały dzień radość ma pracowity zastęp sług. Do dnia o lud swój wciąż dba, czy ktoś by czegoś więcej pragnąć mógł. Pokój strzeże nam serc, o jak dobrze jest nim żyć. Łączy nas z Bogiem więź, bliscy Jemu chcemy być. Radość daje nam Bóg, zapewnia też świat. Owocem war pragniemy więc go czcić. Radio kończy. Cieszmy się, ile sił wyzwoliła prawda nas. Owocem jest, tak jak Państwo pojadą do Oszą na jubilerską, bardzo dużo degustacji. Można się najeść sympatycznie, miło. Proszę Państwa, się nam nie przygląda jakoś tak dziwnie. A w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego już, no bo wiecie Państwo, system rzymski, system rzymsko-łaciński. Jakże by miało być inaczej? Ewentualnie to są tylko jeszcze ateiści, czyli ludzie tacy, którzy w Boga nie wierzą. Ja wiem, że tacy ludzie, którzy w Boga nie wierzą, mogą całkiem dobry przykład nieraz dać, ale coraz rzadziej, bo się nikomu nie opłaca być uczciwym, wszyscy kradną. Pieśni Królestwa śpiewaj. Korupcja wszędzie, aresztowania, a my się cieszymy, prawda? Pozostań na małym, nie bądź chciwy, nie bądź pazerny. Ale to zależy, jak jesteśmy z życi z Bogiem Jahwe. Jeżeli imię Boże wyrzucimy mohery, proszę Państwa, nie ma Boga Jahwe, że przecież Jehowa znaczy ten, który powoduje, że się staje, no to
ma powodować, żeby się co miało stać. To jest taka stagnacja średniowieczna. Pozdrawiamy Państwa. Każdego dnia.